Trelu, podwójne gratulacje. Raz z wygranej i z awansu do ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski, a dwa z czystego konta. Śmiało można powiedzieć, że to jest udany wieczór w Szczecinie dla ciebie i całej drużyny. Tak, tak, dokładnie. Na pewno cieszy to zwycięstwo. Znowu 1-0. Udało się zachować czyste konto i to jest najważniejsze. Idziemy dalej, bo to był jeden mecz i wszystko decydowało o tym, czy będziemy grali dalej, czy nie. Także mega się cieszę, że możemy iść dalej w stronę, jeżeli chodzi o finał. Także nic, tylko się cieszyć. Jak możesz ocenić całe to spotkanie, trudność tego meczu? Jak się tak cofniemy kilka tygodni, to w momencie, kiedy wylosowaliśmy Pogoń jeszcze na wyjeździe, to były takie głosy, że to jedno z najtrudniejszych losowań, no ale zadanie zostało wykonane. Natomiast jak już możesz tak na gorąco ocenić ten mecz? Tak, na pewno to był ten jeden z tych lepszych przeciwników, jeżeli chodzi o drogę do finału. Ale też jeżeli chcemy wygrać, to musimy wygrywać z każdym. Także lepiej, że mieliśmy Pogoń teraz, udało się wygrać, idziemy dalej i czekamy na następnego przeciwnika. Często kończymy w tym sezonie mecze na zero z tyłu. To oczywiście zasługa twoja, Vladana, i także świetnej defensywy. I właśnie tutaj się chciałem zatrzymać. Jak dla ciebie postawa naszej obrony sprawia, że gdzieś tam jesteś dużo spokojniejszy w bramce, że jesteś pewniejszy też, no bo wiesz, że przed tobą są tacy gladiatorzy, którzy są w stanie powstrzymać tak naprawdę każdą akcję. Nie, no na pewno praca naszej defensywy jest kapitalna w tym sezonie, jak i zawsze była, bo jak najmniejszą liczbę strzałów dopuszczają na naszą bramkę i nie są to też strzały wymagające dla nas. Także cieszy to, że możemy na pewno mieć większą łatwość w zdobywaniu tych czystych kąt i nic, tylko się cieszyć, bo to dla bramkarza jest bardzo ważne, jeżeli kończy mecz na zero z tyłu. Na pewno jest to dodatkowa motywacja do kolejnej pracy i nic, tylko się cieszyć. Czekamy na losowanie, czekamy na kolejnego rywala, a dziś raz jeszcze gratulacje. Tak jest, dziękuję bardzo.